Jeśli myślisz, że parkour trenują tylko młodzi i wysportowani ludzie, to się grubo mylisz. Cześć, tu Tomek, witam w parkourowym świecie i dziś pokażę Ci 10 przykładów osób, po których nie spodziewałbyś się, że trenują parkour. Parkour Portal napędza Movement Arena, sala do parkour i nie tylko, w Gdańsku, Gdyni i Suwałkach. 20-letni Joachim Schaeffer z Holandii otwiera naszą listę jako osoba z ekipy Plus Size. Jeśli mówi się, że osoby trenujące parkour i freerun zaprzeczają grawitacji, to Joachim robi to wręcz podwójnie. W wieku nastoletnim był podobno szczupły i nieraz był prześladowany w szkole. Ma MCDD, czyli złożone zaburzenia rozwojowe, mieszankę ADHD, stanów lękowych i autyzmu. Mówi, że jako dziecko nie radził sobie z emocjami, ale parkour pomógł mu odnaleźć swobodę i wolność. Sam jego nick w social mediach świadczy o jego dystansie do siebie, bo nazwał się The Fat Freerunner. Na samym Instagramie zebrał ponad 300 tysięcy obserwujących. Trenuje parkour od 3 lat i już stał się influencerem w Holandii. Jest zapraszany na różne eventy, skakał przed ludźmi na festiwalu Mysteryland, a nawet ma swój sklep z gadżetami. Prowadzi zajęcia parkourowe w szkołach, gdzie zadziwia dzieci robiąc salta. Mówi, że zainspirował wiele osób do trenowania parkour. Miliony ludzi oglądają też parkourowe zmagania ziomeczka o nicku Sage Shadowblade. I choć wiele osób będzie to robić dla beki, a potem się z niego nabijać w komentarzach, to trzeba przyznać, że ci ludzie nie mieliby na tyle odwagi, żeby tak po prostu wyjść sobie na dwór i próbować pokonywać murki i barierki. Sage nie przejmuje się krytyką i chwalą go nawet najbardziej znani freerunnerzy na świecie. Choćby Callum z grupy Storror napisał: nie słuchaj negatywnych komentarzy, stary, dalej stawiaj sobie wyzwania i buduj to, co ty umiesz zrobić, o to w tym właśnie chodzi. A Dom Tomato przyznał: jestem pod wrażeniem twojego poświęcenia i wytrwałości, chciałbym kiedyś z tobą potrenować. Oczywiście trzeba tu zaznaczyć, że osoby z wagi ciężkiej mają wyższe ryzyko kontuzji przez większe obciążenie stawów, ale przy rozważnym treningu i stopniowym zwiększaniu obciążeń można to ryzyko zmniejszać. No i długotrwały trening pomaga też tę masę tracić. Osoby o większej masie nie są na pozycji straconej, mogą one osiągać naprawdę fajną dynamikę, skoczność i płynność. Tak jak u Alexa Catiute Maciasa, u którego w ciągu ostatnich paru lat sylwetka się zmieniła, a jego nogi są wciąż mega silne, ale poparte jest to treningiem ze sztangą. Ale to właśnie dzięki niemu może utrzymać tak dobry poziom i cieszyć się skakaniem na długo. Jeśli myślisz, że do parkour potrzebne są wszystkie kończyny, to się mylisz. Poznajcie Jamesa Raja z Bristolu w Anglii. Urodził się on już bez przedramienia, ale nie przeszkadza mu to w treningu parkour. Jak mówi, zawsze wspinał się po drzewach, biegał i brak ręki mu w tym nie przeszkadzał. Wiadomo, że z jedną ręką jest trudniej niż jakby miał obie, ale dla niego to tylko wyzwanie, żeby wzmacniać tą zdrową rękę. No i pewnie część z Was powie, że okej, bez ręki też coś tam się da, ale bez nogi to by było dopiero. No i oczywiście tutaj też mamy ciekawe przykłady. Poznajcie Wanie, który już jako nastolatek trenował parkour i freerun, ale stracił nogę w wieku 18 lat. Nie przeszkodziło mu to i dalej zajmuje się swoimi pasjami, takimi jak parkour czy jazda na deskorolce. Widać, że zostało mu wciąż dużo pewności siebie i skacze według filozofii full send. A jego skoki, czy to o kulach, czy bez nich, czy z protezą, robią mega wrażenie. A jeśli chodzi o skakanie na jednej nodze, to totalnie wymiata Ruben. Jeśli ktoś nie spojrzy wyraźnie, to brak jego nogi zdradza to, w jaki sposób biega, czyli podskakując. Ale liney, które robi, są na bardzo wysokim poziomie, biorąc pod uwagę nawet osoby z dwiema nogami. Najlepsze jest to, jak z miesiąca na miesiąc Ruben radzi sobie coraz lepiej i to w różnych technikach, włącznie z saltami. Skacze płynnie, precyzyjnie i czasami, oglądając go, można zapomnieć, że nie ma drugiej nogi. Osób skaczących z jedną nogą jest więcej, choćby mamy Trasera z Iranu, który również radzi sobie świetnie, albo Larsen, mieszkający w Szwecji, który nogi nie ma od 10 lat, a również w treningu parkour nie przeszkadza mu jej brak. Jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak może wyglądać parkour w wykonaniu osoby niskorosłej, to już nie musisz się zastanawiać. Przedstawiam Ci Ihaba, znanego jako Little Parkour Hulk. Mieszka on w Niemczech, gdzie od lat pokazuje, że jego rozmiary wcale nie przeszkadzają w tym, żeby dawać radę pokonując przeszkody. A jak każdemu, zdarza się mu też upadać. A jak widać po tej akcji, może też liczyć na wsparcie społeczności parkourowej, nie tylko w przenośni, ale i dosłownie. Na dodatek widać, że nie wstrzymuje się przed tym, żeby czasem zaryzykować trudniejszymi skokami. A jeśli chodzi o bardziej salciarski styl, to mamy Korosza z Iranu, któremu genetyka ani trochę nie przeszkodziła w robieniu salt. Jego sekwencje są na takim poziomie, że Korosz z powodzeniem bierze udział w zawodach, a na dodatek może się pochwalić niezłymi zasięgami w social mediach, gdzie jego niektóre filmy oglądają miliony ludzi. Za to dziesiątki tysięcy oglądają ten kanał, ale większość z nich nie subskrybuje, dlatego miło będzie, jeśli klikniesz suba, rozpędzi to rozwój kanału. Wracając do filmu. Kolejną przeszkodą, która wydawałaby się eliminować z parkour, jest wiek. Ale i tutaj mam przykłady na to, że jest to tylko liczba. I tutaj mamy Oswaldo, który umiejętnościami, ale i sylwetką przebiłby niejednego młodzieniaszka. Przeskakuje on płynnie murki, dodaje do tego jakieś gwiazdy, wspina się, także naprawdę nieźle to wygląda.
Całkiem nieźle radzi sobie też 58-letnia Lim, która twierdzi, że dzięki parkour stała się silniejsza i nauczyła się upadać. Jak widać, idzie jej całkiem nieźle i sprawia jej to wiele przyjemności. Tak samo jak te panie, które są w wieku od 40 kilku do prawie 60 lat, a bawią się w parkour niczym dzieciaki na placu zabaw. W internecie można też znaleźć reportaż z umiejętnościami 47-latka Beau Kendalla z Wielkiej Brytanii, który wykonuje naprawdę spore skoki, salta i jest w stanie przyjąć dość duże obciążenie podczas lądowań. Oczywiście nie każdy w jesieni swojego życia musi robić niewiarygodne i trudne skoki. Na świecie w wielu miejscach prowadzone są zajęcia parkour dla seniorów, które są po prostu zajęciami ruchowymi. Można na nich zobaczyć, jak ćwiczą równowagę, koordynację i jak wzrasta im pewność siebie dzięki temu, że pokonują przeszkody w formie wyzwań. I choć może to wyglądać niewinnie, to chwalą sobie taki parkour i sprawia on im dużo radości. Przerobiliśmy już trochę ciekawych przypadków związanych z ograniczeniami fizycznymi, ale czy tylko one mają znaczenie? Parkour rozwinął się na całym świecie już około 20 lat dzięki internetowi i widzimy, że można trenować w każdym zakątku ziemi, na byle jakich miejscówkach. Ale co wy na to, że jest całkiem spora grupa trenujących parkour w Strefie Gazy, w jednym z najbardziej niebezpiecznych miejsc na świecie, gdzie są regularne naloty i nie ma pewności jutra, ekipa Parkour Gaza trenuje wykorzystując m.in. zburzone budynki. Ich filmy od kilku lat docierają do milionów ludzi na całym świecie. A chłopaki stworzyli swój unikalny styl skakania, z którego są znani. To grupa naprawdę niezwykłych ludzi, którzy wybrali parkour jako formę ekspresji i ucieczki od codziennej rzeczywistości. Parkour w takich momentach staje się nie tylko sportem, ale symbolem pewnego oporu i przetrwania. Stworzyli oni społeczność trenującą i zarażają pasją młodszych, prowadząc im zajęcia z parkour. Natomiast kilku chłopaków ze Strefy Gazy przeniosło się do Szwecji, gdzie również szkolą dzieci, ale wciąż marzą o tym, żeby założyć specjalną salę do parkour dla swoich przyjaciół w Strefie Gazy. Ta cała historia pokazuje, że nawet w najtrudniejszych warunkach można znaleźć wolność i piękno. A teraz przypadek z Polski, czyli to, jak parkour pomógł Izie. Jak mówi sama Iza, jako osoba z dużą wrodzoną wadą wzroku oraz spektrum autyzmu, nigdy nie przypuszczałam, że mogę uprawiać parkour. Od dziecka bałam się przeszkód, bałam się przewrócić, głównie z powodu problemów z oceną odległości. Parkour stał się dla mnie wybawieniem od siedzącego trybu życia oraz znudzenia innymi formami aktywności fizycznej. Jest wszechstronnym doświadczeniem działającym na wszystkie grupy mięśni oraz na psychikę. To bardzo ważne w przypadku osób ze spektrum autyzmu czy innymi problemami natury psychicznej, gdyż skupienie się na danym elemencie powoduje odprężenie i odcięcie od dręczących myśli czy wspomnień. Parkour wzmacnia też pewność siebie. Kiedy chłopaki obok przybiją piątkę i nie śmieją się z Twoich nieporadnych prób powtórzenia konkretnej techniki, czujesz, że poniekąd należysz do społeczności, zamiast być z niej wykluczonym. Dzięki parkour mam lepsze poczucie równowagi, lepsze napięcie mięśni, zacząłem stawiać prosto stopy, moja nawykowa wada postawy się zmniejszyła, zmniejszyły się również przykurcze nóg. Jestem w stanie swobodnie podbiegnąć do tramwaju, mimo iż nie znoszę biegania. A jak mówi jej trener Wiciu, widać poprawę sprawności, koordynacji, równowagi, siły i kondycji, jak również przełamywanie lęku wysokości. Iza ma mocną determinację, ma dużo przeszkód do pokonania, ale robi to z uśmiechem na twarzy. Witek podsumowuje też. Niektóre aktywności fizyczne postrzegamy zero-jedynkowo, zwłaszcza te mniej typowe. Nie trzeba być sportowcem, żeby coś trenować. Aktywność fizyczna jest dla każdego i parkour nie jest wyjątkiem. Znajdź dyscyplinę, która Cię bawi i fascynuje i spróbuj. Iza jest tego najlepszym przykładem. Dzięki za dotarcie do końca. Jeśli jeszcze nie widziałeś innych ciekawostek parkourowych, to zapraszam do kliknięcia w playlistę. No i do zobaczenia w kolejnym filmie.